M jak mięso. Dobry. Witam szanownego pana. W czym mogę panu pomóc? Czy ma pan może muszczek? Muszczek? Jest, ale mało. Właściwie to nie mam. No to może wątróbka. Wątróbka. Jest, ale kraśny otok ma na furażerce. Kraśny otok ma na furażerce. Dokładnie. A żołądeczki? Gęsie? Żołądeczki. Są, ale zaczynają śmierdzieć. Czuje pan ten odór? Jak to śmierdzieć? No tak to trupem śmierdzą. Stąd te żołądeczki wyglądają na świeżutkie. Zapewniam pana, że śmierdzą jak starica. Mogę powąchać? No, wolałbym nie. Nalegam! Pachną wspaniale! Proszę mi zapakować z pół kilo jutro walentynki. A to może pan kupi pralinki na walentynki w cukierni naprzeciwko. Bardzo dobre wyroby. Poza tam czasami z psem, z kotem, koniem. Poproszę pół kilo gęsich żołądeczków. A nie pół kilo Michałków. No cholery, ładuj mi pan te żołądki! No to masz! Nazwij się, ty świnio rzeczo, padną rzeczo! Co tu się dzieje? Szanowny panie, ten młody człowiek rzuca we mnie mięsem i nazywa żubrożercą. Romualdzie, dlaczego nazywasz pana żebrożercą? A tam od razu, panie kierowniku, mięsem. Parę żołądeczków dla żartu. Romualdzie, rozepnij fartuszek. A to może skoczę po pączkę do cukierni, zjemy sobie razem po pączkę. Co ja mówiłem? A może pralinka na walentynka, panie kierowniku, co? Rozpijaj ten fart! Boże, on ma dreda! A tak! Panie, nie mógł pan po prostu zwolnić? Proszę pana, to jest wojna. Albo my, albo te świnie z wegetaryjskiego naprzeciwko. A, to był ich człowiek. Dokładnie. Zresztą, też podłączyłem im wtyczkę. Kogo? Tymczasem tuż za rogiem w sklepie ze zdrową żywnością. Dobry. Czy to sklep ze zdrową żywnością? Nie nazwałbym tego żywnością. Bo ja chciałem kupić tofu. Tofu? To jest ser dla mięczaków. Nie, jak to? Tak, to już pana... Zabił pan kiedyś karpia? Nie, ale jak? No normalnie, młotkiem walną nożem, podejrzysz, no utopi. Młotkiem? Co pan, tak nie można. A co pan taki wrażliwy? Panie, a potykasz pan się z mięsem? Ja nie jadam z mięsem.
Widać, jak pan malutki. Panie, a masz pan kobietę? No nie zupełnie. No widzi pan, a ja mam zupełnie. Pana, nie przypadkiem kolor mięsa to kolor miłości. Nic tak nie zbliża kochanków jak wspólne patroszenie kurczaka. Jak to wspólne? Tak. Albo walentynkowe szlachtowanie świn. Brawo. Kiedy gorąca posoka tryska ci na twarz. Jeszcze ciepłe mięso ląduje mi jedynymi piersiami. Ty być boisz językiem, bo ci lecie ze krwawymi noskami. Jest piękne. Miłość, mięso, monogamia. No, pan jest chory. Chcę rozmawiać z kierownikiem. A kiedy jesteś panu osoba, że rozmawia z kierownikiem, co? Co tu się dzieje? Dlaczego w moim sklepie człowiekiem gardzi człowiek? Ten pan ciągle mówi o mięsie, popycha mi, popycha. Wow. No panie kierowniku, to nieprawda, dobra. Co podać? Farówki sojowe, kotlety sojowe, several mopsy, kolonko sojowe. Tofu poproszę. Mówiłem, że nie ma tofu! Bronisławie! Panie kierowniku, jestem ci jakiś taki niezły. To ja żądam przeprosin. Ja cię mam przepraszać, ty nabrzmiała bez mięsa by było, ty! Bronisławie, to negatywne emocje są. Puść to. Puśćmy to. No. Puść to. Puść to. Zapalmy sobie kadzidełka i pogajasz na bębenkach, co? Co takie trend, nie? Albo zaparzaj herbatę. Z cynamonem albo z kardamonem, które fizycznie słucha jak lura! Nigdy nie widzę tego waszego pieprzenia, ty psychologii z mużyckiej chaty! Tofu muszę, chcę tofu! Wyzasypione bez mięsa stomistyczne gnioty! Ja wam zaraz... To chyba zawał. Zadzwoń wam pogotowie szybko! Nie mamy telefonu. Telefon zabija wolno. I fobi. Jeść? Czy nie jeść?